Panie burmistrzu, od miesiąca dzieci chodzą do szkół, działają również inne placówki typu przedszkola. Jak wygląda sytuacja w tych placówkach? Tak jak pan powiedział, od miesiąca trwa nauka w szkołach. Do tej pory nie mieliśmy żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa. W szkołach jest bezpiecznie. Dzieci i rodzice też, którzy przeprowadzają dzieci, stosują się do tych zaleceń przekazywanych przez dyrekcję szkół, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo wydaje mi się, że to też jest właśnie dzięki temu jest w szkołach bezpiecznie. Wszelkie sygnały prosimy kierować do dyrektorów szkół o jakichś nieprawidłowościach bądź do nas, jeśli jest taka potrzeba, ale tak jak mówię, do tej pory wszystko toczy się bez zakłóceń i chcielibyśmy, żeby tak pozostało, bo wiemy, że wszystkim nam zależy, żeby dzieci chodziły do szkoły. Jednak nauka stacjonarna wydaje mi się i nie tylko mi, że jest dużo lepsza dla naszych dzieci niż zdalna. Oby do tego nie doszło. Czy jest dzisiaj realne zagrożenie tym, że w gminie Lubawka ta nauka może wkrótce przejść na naukę hybrydową czy na naukę zdalną? Na tą chwilę ja nie widzę takiego zagrożenia, ale wiecie państwo, jak to jest. To jest pandemia, tak? Może się pojawić jeden, dwa przypadki i powstanie ognisko i będziemy zmuszeni do podjęcia drastycznych być może kroków. Oby do tego nie doszło. Jak dużo dzisiaj dzieci w szkołach choruje? Bo wiemy, że z jednej strony jest SARS-CoV-2, ale z drugiej strony zwykła sezonowa grypa, która na przełomie września i października zazwyczaj puka do drzwi szkół i wtedy no, okazuje się, że z 30-osobowej klasy zostaje w klasie osób 5. Tragedii na tą chwilę nie ma, jakiejś epidemii również. No oczywiście chorują, tak? Chorują dzieci, są katary, przeziębienia, ale nie ma tego więcej niż w latach poprzednich, bym powiedział nawet może, że jest mniej, tak? Dbamy bardziej o siebie, dzieci dbają, rodzice. Także oby tak pozostało. Panie burmistrzu, kolejną ważną sprawą, którą chciałbym dzisiaj pana zapytać, to sprawa inwestycji. Świetlica w Opawie wkrótce i będzie już ukończona, ale również realizowane są inne inwestycje. Tak, inwestycji prowadzimy jak na taką małą gminę bardzo dużo. Być może tego tak na co dzień nie widać, ale pozwólcie państwo, że zacznę od Łączy nas BUB, projektu, który trwa już od poprzedniej kadencji Rady. Robimy go we współpracy polsko-czeskiej z miastem Zaclesz. Miasto Zaclesz już wykonało swoje prace, wszystkie są gotowi do rozliczenia. Po naszej stronie został ostatni etap. Wykonawca został wyłoniony w tym miesiącu, tak, bo jeszcze mamy wrzesień w tym miesiącu, także zagrożeń w zasadzie co do realizacji tej inwestycji nie ma. Pojawiło się zagrożenie, którego ja nie spodziewałem się, bo radni na ostatniej sesji nie przegłosowali zmian w budżecie i niesie to za sobą realne niebezpieczeństwo tego, że będziemy zmuszeni do zwrotu dotacji, którą już do tej pory otrzymaliśmy w wysokości 1 300 000. Jesteśmy przygotowani do wniosku o płatność na kolejne 650 000, czyli jak widzicie państwo, to jest 2 miliony do zwrotu. Zostaniemy z rozgrzewanym placem budowy. No dla mnie jest to decyzja niezrozumiała, ponieważ budżet tego projektu opiewał na ponad 5 milionów złotych, dofinansowanie 85%. Mieścimy się cały czas w granicach tego projektu po przetargach, czyli on nie wykracza poza budżet. Ja rozumiem, że nie wszystkim może się ta inwestycja podobać, choć wczoraj, zresztą z wieloma ludźmi rozmawiam i wczoraj rozmawiałem z Rafałem Fronią, himalaistą, nie wiem czy znacie państwo, no, uczestnik wyprawy zimowej na K2 polskiej i właśnie mówi, że nasze rejony są piękne i świetnie się wpisują w tą nową turystykę, którą on widzi, która zaczyna się pojawiać w naszym kraju, czyli dążenie ludzi do takich miejsc niewielkich, tak, gdzie nie ma wielkich skupisk ludzkich, a jest co zobaczyć. Tak jak w gminie Lubawka właśnie podkreśla urok Chełmska Śląskiego, zalewu Bukówka. Mamy mnóstwo atrakcji. Osobiście się z nim w 100% zgadzam. Ja jestem zakochany tutaj w naszym powiecie, bo moim zdaniem jest tutaj wszystko. Woda, góry, powietrze czyste i nie ma tłumów.
I on również to podkreśla, że tutaj będą przyjeżdżać ludzie. Weźmy pod uwagę drogę S3, która też ułatwi dojazd w nasze tereny, gdzie będą mogli ludzie spędzić super czas. Także jeszcze raz ja bym prosił radnych o rozwagę, o wczytanie się w te dokumenty, które dostarczamy, o zadawanie pytań. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że tą inwestycję skończymy. Świetlica w Opawie będzie skończona przed terminem, bo termin jest na 15 listopada wyznaczony, ale śmiem twierdzić, że zakończymy ją wcześniej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na wodociąg i kanalizację w części ulicy Sądeckiej Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim. Także sporo wyzwań przed nami. Do tego realizujemy też mniejsze inwestycje typu wiaty turystyczne tutaj na naszym terenie, ścieżki turystyczno-krajoznawcze. Pracy jest bardzo dużo, ale urząd działa bez zahamowań, bez obostrzeń. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Wszystkie rzeczy załatwiamy na bieżąco. Kontakt bezpośredni, jeśli takowy jest potrzebny, jest. Myślę, że wszystkie rzeczy, które Państwa tutaj dotyczą, są załatwiane w sposób należyty. Panie Burmistrzu, chciałbym się jeszcze dopytać, jeżeli chodzi o inwestycje na Bukówce, tą szanerową inwestycję gminy Lubawka, czy, bo wiemy, że już jutro, czyli 30 września upływa koniec terminu, wykonawca chce przedłużyć ten termin? Wykonawca zwrócił się do nas z prośbą o wydłużenie terminu. Argumentuje to tym, że sporo rzeczy zostało zniszczonych przez mieszkańców, tak, okolicznych terenów, czyli ta ścieżka, jak Państwo wiecie, została rozjeżdżona przez auta. My nie wyrażamy na tą chwilę zgody na wydłużenie terminu. Uważamy, że mógł wykonawca wykonać to szybciej. Będziemy rozmawiać, tak? Są problemy oczywiście, wykonawca, my też nie uciekamy od rozmowy, tylko powtarzam, w okresie letnim wykonawca na półtora miesiąca zszedł z placu budowy z nieznanych nam powodów i w związku z tym my też nie widzimy tutaj możliwości teraz, żebyśmy my zgadzali się na dodatkowe terminy. Tak realnie, żeby dzisiaj dokończyć tą inwestycję plus dokonać tych wszystkich poprawek, o których na sesji mówił Pan, mówili radni, jaki termin należałoby dzisiaj wziąć pod uwagę, zaznaczając, że każde przedłużenie to tak naprawdę kary umowne? Wykonawca twierdzi, że potrzebuje dwóch tygodni, około dwóch tygodni, żeby zakończyć etap tej ścieżki, o którym tutaj mówiliśmy na początku roku, prawda? Ścieżka rowerowa z tymi mostami, pieszo-rowerowa. Kolejny etap mamy zakończyć do końca grudnia i to już jest wyłoniony nowy wykonawca. Myślę, że poradzi sobie, bo nie zdradzę, nie będzie to tajemnicą, że to jest ten sam wykonawca, który kończy świetlicę w Opawie, czyli firma z naszego terenu. Państwo znacie, ma dobre opinie, i solidnie wykonuje swoją robotę. Panie Burmistrzu, co się stanie, jeżeli dzisiaj nie wyrazicie zgody na przedłużenie tych prac o kolejne 14 dni? Czy wykonawca będzie chciał dalej kontynuować te prace, czy po prostu zejdzie z budowy? Czy ma Pan taką wiedzę, bo od tego należałoby zacząć, czy dzisiaj wykonawca w ogóle chce dalej kontynuować tą budowę? Wykonawca chce kontynuować tą budowę, to jest kwestia tych, tak jak Pan powiedział, kar umownych. Ja bym na tą chwilę jeszcze tutaj nie chciał mówić o jakichkolwiek karach, tak, bo po pierwsze jeszcze ten termin się nie skończył. Po drugie, będziemy rozmawiać, jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą i to nie jest tak, że my się usztywniamy i nie, bo nie, prawda? Jesteśmy otwarci na argumenty, tylko też ja wykonawcy przekazywałem nasze stanowisko, żeby zrozumiał naszą stronę. Nie było go półtora miesiąca, a teraz jest mu potrzebne dwa tygodnie. To sami Państwo widzicie, że moim zdaniem mógł to wykonać w terminie. Panie Burmistrzu, kiedy będzie przekazanie wobec tego placu budowy dla drugiego wykonawcy, który będzie realizował drugi etap prac? Natychmiast, jak będzie to możliwe. Bo ten termin grudniowy jest bardzo...
Krótki, oczywiście. Najlepiej byłoby dla wszystkich, żeby to się odbyło płynnie, czyli kończy jeden wykonawca, wchodzi drugi, nie ma żadnej kolizji. Ale też wydaje mi się, że będzie możliwe pogodzenie, gdyby tutaj nam się miał ten termin wydłużyć. Można wykonywać pewne prace, które no jakby nie wchodzą, nie są konfliktowe, tak, dla obu tych przedsięwzięć.